Dzień dobry albo dobry wieczór. 27 czerwca chciałbym rozważyć z Wami kilka słów z pierwszej księgi Mojżeszowej z 50 rozdziału, wersety 17 i 21. To będzie część tekstu kazalnego, który będzie rozważany w tą niedzielę. I zapłakał Józef, gdy do niego mówiono: Nie bójcie się więc, ja będę utrzymał Was i dzieci Wasze i tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Myślę, że wielu z nas kontekst, jakby historii Józefa zna. Natomiast myślę, że jest o tyle warto przypomnienia, że jest bardzo mocno powiązany ze słowami, które przed chwilą przeczytałem. Mamy młodego Józefa, który, jakby nie było, jest faworyzowany przez swojego tatę, choćby tą szatą kolorową, z którą wszędzie paradował. Niestety w braciach zbierała złość, a Józef niespecjalnie umiał się hamować ze swoimi ze swoją świadomością tego, że w jakiś sposób jest przez ojca wyjątkowo traktowany. Doszło do momentu, w którym Józef zostaje sprzedany do Egiptu. Tam trafia do Potyfara. Od Potyfara przez kobietę, która również nie, nie, do, nie dostała tego, czego oczekiwała i czego chciała, trafia do więzienia. Tam e, dzięki różnemu splotowi okoliczności e, pomaga Dwóm więźniom, objaśniając ich sen, i kilka lat potem trafia na dwór faraona, również wyjaśniając sny, które temu się śnią. I tak staje się jedną z najważniejszych postaci w Egipcie, jest zarządcą Egiptu. Natomiast no, przyszedł czas, w którym ludzie, rodzina Józefa. Z głodu trafia do niego z powrotem. Najpierw nie wie z kim rozmawia, potem, jak już się dowiadują, zaczynają ze sobą wspólnie żyć. I wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Do momentu, do którego właśnie nie odchodzi syn ojciec Józefa, czyli Jakub, i nagle zaczynają stare demony powracać, jego bracia, Józefa, myśleli, że Józef wybaczył im tylko ze względu na ojca. I w zasadzie tak sobie pomyślałem, jakim trudem musiało im się żyć, kiedy za każdym razem, kiedy patrzyli na Józefa i kiedy myśleli, co on sobie może myśleć i co będzie w momencie, kiedy ich ojciec odejdzie, to jaki los ich spotka. Wiecie, to jest taki dość duży problem dla nas dzisiaj, bo wydaje mi się, że właśnie brak zrozumienia, czym jest wybaczenie, powoduje to, że my jesteśmy strasznie niespokojni, strasznie się boimy, jesteśmy bardzo podejrzliwi, żyjemy w strachu, tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafiliśmy wybaczyć sobie. Ale też i zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że nam zostało wybaczone. I myślę, że historia Józefa to jest właśnie historia o wybaczeniu, takim, który jest absolutnie ostateczny. Wielu z nas tak wybaczyć nie potrafi. Ma swoich wrogów, ma też swoje załóżami. Natomiast w kontekście nas i Boga to wybaczenie jest ostateczne. I myślę, że ludzie, którzy Wierzą w to wybaczenie, wierzą w tego, który zmarł na krzyżu za nasze grzechy. Nie muszą bać się tego, że kiedyś, w przyszłości może stać im się coś złego. Ale przez to mogą też wybaczać. Przez to mogą też podawać rękę tym, którym być może ręki dzisiaj nie chcą podać. I tak sobie myślę, że historia Józefa może nas nauczyć właśnie tej jednej rzeczy. Umiejętności wybaczenia i przekonania o tym, że można wybaczyć wszystko, absolutnie wszystko. Największą szkodę i, największą, i największy grzech, jaki został przeciwko nam wykonany. I myślę, że w tą niedzielę, kiedy została nam ta historia e, przypomniana, myślę, że te, te rzeczy właśnie warto, o tych rzeczach warto sobie pomyśleć. Wybaczajmy sobie najpierw, wybaczmy tym, którzy nam przewinili i żyjmy. Żyjmy z pewnością tego, że to te życie jest dla nas po to, aby czynić jak najwięcej dobra. Zostańcie z Bogiem. Amen.